dobra, o sporcie za kółkiem. Za kółkiem o sporcie. Bardzo liczę na to, że prędzej czy później się to spodoba. Właśnie wyjeżdżam na kolejne spotkanie, nagranie. Środa dzisiaj, minęło kilka dni od weekendowych zmagań, weekendowych wrażeń związanych z mistrzostwami Wałbrzycha w koszykówce 3x3 organizowanych przez Michała Bożymskiego na placu pod galerią Wiktoria. No i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem tym, co zobaczyłem. Czekałem na te zawody, czekałem, doczekałem się, bardzo mi się to podobało. To taki event w iście amerykańskim stylu, event taki, który no, rozpala wyobraźnię, to na pewno, i na pewno miło i sympatycznie jest oglądać zmagania najlepszych zawodników, bo choćby Michał Koperski, choćby w konkursie wsadów Grabo. No ale co najważniejsze, dopisała publika, dopisała pogoda, dopisała atmosfera, wyniki, nagrody same w sobie oczywiście były znane wcześniej, ale zawodnicy nie powinni narzekać, byli na pewno, moim zdaniem oczywiście, zadowoleni z tego, co otrzymali już po zakończeniu rywalizacji. No, trzy kategorie wiekowe były rozgrywane, 13, 17 i Open. W kategorii Open wygrali młodzi i piękni z Wałbrzycha. MVP Michał Koperski, nie można było inaczej tego ocenić, to zdecydowanie jedyna opcja, jaka wchodziła w grę, to właśnie tego typu zachowanie. Wszystkich obserwatorów, którzy uznali Michała najlepszym zawodnikiem, on naprawdę radził sobie wybornie. No zobaczymy, kiedy następna taka impreza. Z tego, co Michał mówił, to będzie chciał cyklicznie przygotować się do tego, by to się odbywało cyklicznie, bo to chyba tak brzmi bardziej po polsku. I brawo, i właśnie o to chodzi. Wielki szacunek, Michał, za to, że udało Ci się to zrobić i za to, że pomimo tego, że nie odbyło się Alcatraz, odbyły się 3x3. Wielkie brawa, wielkie fajnie, wielkie super, było miło, sympatycznie, czekamy na więcej, czekamy na jeszcze. Jeśli to wszystko będzie kwestią tylko czasu, to zwidzimy się na pewno za rok i będziemy mogli ponownie przeżywać te same chwile. Może będzie więcej tym razem uczestników konkursu wsadów, bo tylko trzech w tym roku, aczkolwiek no za to jacy. Każdy, kto chciałby zobaczyć, jak to wyglądało, zapraszam na kanał sportowy Wałbrzych TV na YouTubie. Tam w konkurs wsadów Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 w Wałbrzychu można obejrzeć zapis wideo z komentarzem Michała Bożymskiego, który tam zachęcał również widzów do tego, by żywiołowo reagowali na to, co dzieje się na boisku. Michał, powiem Ci szczerze, prawdziwy z Ciebie showman. Ja bardzo lubię tego typu imprezy prowadzone właśnie w taki sposób, jak to, co Ty zrobiłeś. Dlatego tym bardziej jeszcze raz gratuluję i przechodzimy do następnego tematu. Deichmann dla dzieci trwa. Następny weekend, kolejne zmagania. Liczę na to, że może chociaż teraz uda się tą stronę uruchomić, bo na stronie internetowej kochamsport.pl, gdzie stowarzyszenie, które organizuje te zawody, wpisuje aktualne wyniki ze wszystkich miast eliminacyjnych, które się zgłosiły do rywalizacji. Przeglądam miasta inne niż Wałbrzych, tam wszystko płynnie działa, są wpisywani strzelcy, składy, kto z kim, jak może minut, kto kiedy strzelał gola, ale to już nieważne. W Wałbrzychu no niestety coś nie działa, tutaj rozmawiałem z koordynatorem Tomkiem Durajczykiem, mówi, że mają jakiś problem techniczny. Tomek, wierzę, że tak jest, nie chcę tutaj oczywiście żadnych sytuacji psuć atmosfery zawodów, ale proszę, w takiej sytuacji naprawcie to szybko, bo miło i sympatycznie jest śledzić te wyniki w taki sposób, jak na stronach dedykowanych piłce nożnej, które no, opisują rozgrywki ligowe. Wiem po swoim synie, który również występuje w tych zawodach, on co chwilę sprawdza tabele, co chwilę sprawdza wyniki, pyta, gdzie jest napisane, że strzelił bramkę ostatnio. No niestety nie jest napisane, bo tego właśnie brakuje, coś tam się nie tak dzieje jak trzeba. Proszę, naprawcie to, bo na pewno dla tych wszystkich dzieci, które biorą udział w tych zawodach, jest to bardzo ważne.
Dobra, lecimy szybko, pędzimy dalej. Już jestem na etapie chyba tego meczu Górnik Nowe Miasto, Górnik Wałbrzych, niedziela, pojedynek rewolwerowców w samo południe. No i Marcin Domagała, który mi mówił jeszcze tydzień wcześniej przed tym spotkaniem, że ten mecz będzie dla niego bardzo ważny z punktu widzenia poukładania drużyny wizerunkowo. Chciał też oczywiście, żeby ta ekipa zaprezentowała się dobrze. Może być zadowolony. Spełnił wszystkie swoje oczekiwania trener Górnika Wałbrzych, przynajmniej w tej pierwszej części spotkania, bo gdy czytamy już wypowiedź pomeczową, to słychać ten taki troszeczkę żal w głosie, w wykonaniu trenera, że w drugich 45 minutach już nie wszystko wyglądało dokładnie tak, jak sobie zakładał przed meczem. Ale to jest sport, tutaj wiemy dobrze, że tego typu rzeczy są bardzo nieprzewidywalne. Zawodnicy Górnika Nowe Miasto również walczyli, również się starali. Mieli nawet swoje momenty, szczególnie w tych pierwszych kilku minutach spotkania, kiedy to no niestety nie wykorzystali swoich szans. Tam też w kilku chwilach lepiej zaprezentowała się defensywa Górnika, ratując swojego bramkarza Kubiaka przed utratą bramki. No i może gdyby wtedy się tak zdarzyło, że ta bramka by padła, to może ten wynik spotkania byłby zupełnie inny. No ale tak stało się, jak się stało. Górnik wygrał wysoko 4-0, strzelając 3 bramki w pierwszej połowie spotkania. No a gdyby uznać jeszcze tego gola, który został przez piłkarzy Górnika Wałbrzych zdobyty, a nie uznany przez sędziego, to wynik byłby jeszcze bardziej okazały. No, wszyscy jednak, którzy mieli okazję, przynajmniej ci, którzy mieli okazję zobaczyć to spotkanie na żywo, bo transmitowaliśmy je również na antenie sportowego Wałbrzycha, jednoznacznie mogli stwierdzić, że ten mecz był bardzo dobrze poukładany, jeśli chodzi o dramaturgię, i po prostu wydawało się wszystkim, że to spotkanie no nie mogło się inaczej skończyć. Dużo ciekawych rzeczy się działo, dużo fajnych rzeczy się działo. Sam mecz był po prostu widowiskiem, które no musiało się podobać. No i chyba tyle w tym dzisiejszym odcinku naszej rozmowy z wydarzeń, które za nami. No bo oczywiście Wałbrzyska Serie A, Wałbrzyska Serie B, Liga Okręgowa, te zespoły, które przystąpiły do rywalizacji, wciąż grają. O, tu ładna pani trenuje. No, ale chcąc nie chcąc, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że cały czas toczą się rozgrywki, o nich troszkę więcej już w późniejszym czasie. W środę jeszcze jest zaległe spotkanie Herbapolu Stanowice z Górnikiem Wałbrzych. To spotkanie, które zostało przerwane przez wichurę. No i ciekawi jesteśmy tego wyniku. Mamy nadzieję, że przynajmniej ta rywalizacja na boisku będzie tym razem sprawiedliwa, to znaczy nikt nie przeszkodzi piłkarzom w tym, by pokazali, co potrafią tak naprawdę, no i w jaki sposób będą w stanie zadowolić kibiców jednej bądź drugiej drużyny. Tam zawsze wielu fanów oglądało miejscowego Herbapola, czy też miejscowy Herbapol. Gratuluję przy okazji Wojciechowi Widlarzowi. Wojtek, urodziło mu się niedawno dziecko. Dzisiaj, z tego co słyszałem, odbiera swoją żonę ze szpitala. Wielkie gratulacje jeszcze raz. No i mam nadzieję, że trochę tych nocy przespanych będziesz miał więcej niż ja, kiedy odbierałem swojego syna ze szpitala. No ale to już pomijając to wszystko, każde takie chwile są cenne na przyszłość, dobre, miłe wspomnienia zostają z nami na długo. Widzimy się już w przyszłym tygodniu po wydarzeniach weekendowych. Ten weekend, jeżeli chodzi o Sportowy Wałbrzych, to przede wszystkim memoriał piłki ręcznej w Świebodzicach, 3-dniowa impreza, 3 dni transmisji z piłki ręcznej, piątek, sobota, niedziela. No mam nadzieję, że ci, którzy lubią Szczypiorniaka, będą zachwyceni do piłki nożnej i do tego, w jaki sposób toczy się rywalizacja. Wrócimy na pewno w przyszłych kolejkach. Jeśli jednak uda nam się sprawić niespodziankę, to być może jeszcze w niedzielę coś ciekawego wam pokażemy. Czas pokaże, jak rozwiną się negocjacje w tej sprawie. Do zobaczenia już w następnym odcinku.
Zakółkiem o sporcie.